To nie jest tak, że wraz z początkiem nowego roku Instagram nagle zacznie wprowadzać wszystkie planowane i testowane zmiany. Tak naprawdę jest to stały proces, którego terminu wdrożenia nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I jak to zwykle z twórcami Instagrama bywa, nagle pojawiają się i oznajmiają, że teraz będzie inaczej niż dotychczas. Nigdy też nie zdradzili dokładnie, jak działa algorytm Instagrama, ale chociaż informują nas o nadchodzących update'ach. A w ostatnich miesiącach było tych zmian całkiem sporo, więcej niż moglibyśmy się spodziewać. W pewnym momencie aż ciężko było za nimi nadążyć. O tych najciekawszych i najbardziej pomocnych mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam u góry oraz w opisie do tego filmu. Myślę jednak, że to nie koniec wprowadzanych przez Instagram nowości. Przede wszystkim należy przyjrzeć się tym, które wpływają na rozwój naszego konta, a ten jest nierozerwalnie związany z naszymi potencjalnymi i obecnymi followersami. Dlatego w dzisiejszym odcinku zamierzam omówić nowe sposoby docierania do odbiorców, które moim zdaniem będą ewoluowały w 2022 roku, na czym one polegają i jak je wykorzystać, aby budować stale powiększającą się społeczność. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Altered Native, gdzie uczymy się tworzyć świetny content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany i kreatywny sposób. W tym odcinku przyjrzymy się nowościom wprowadzanym przez twórców Instagrama, które jak twierdzą będą ewoluowały wraz z nadchodzącym 2022 rokiem. A więc w skrócie żegnamy hashtagi, przypadkowe konta i niespójność tematyczną, a witamy spersonalizowane treści, słowa kluczowe i regularność niczym w serialu telewizyjnym. Po pierwsze, skupimy się na tym, w jaki sposób docierać do naszej już istniejącej społeczności, co mogłoby się wydawać oczywiste, bo przecież skoro te osoby nas obserwują, to i będą widziały nasze treści, prawda? No niestety sprawa nie wygląda tak kolorowo. Sama zauważam, że niestety moje posty docierają do coraz mniejszej liczby osób, chociaż o ironio na moim profilu przybywa ich coraz więcej. Po części to też sprawka ciągle zmieniającego się algorytmu, dlatego nie możemy się o wszystko obwiniać i zarzucać sobie, że cały czas robimy coś źle. Lepiej zatem dokładnie przeanalizować nowe sposoby docierania do naszych followersów, czyli nacisk, jaki Instagram kładzie na spersonalizowane treści, nową funkcję Favorites oraz regularność w publikowaniu. Być może zauważyliście w ostatnim czasie, że na Waszej stronie głównej zaczęły Wam się pojawiać posty osób, których nie obserwujecie. To nowe zmiany wprowadzone do algorytmu Instagrama, które mają za zadanie pokazywać Wam treści bazujące na tym, co polubiliście albo z kim się angażowaliście do tej pory. Ten nowy update ma za zadanie pokazywanie przed oczami użytkowników jak najlepiej dopasowanych do ich zainteresowań treści. I dotyczy on wszystkich treści, w szczególności publikowanych przez osoby, które obserwujecie. Jeżeli zatem Wy jako twórcy opublikujecie post nie wpisujący się w tematy, którymi są zainteresowani Wasi obecni obserwujący, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że te treści nigdy do nich nie trafią. A to dlatego, że w tym momencie musicie się przebić nie tylko przez treści publikowane przez innych twórców, które dana osoba obserwuje, ale również przez nowych, sugerowanych przez algorytm Instagrama. Jeżeli macie wybraną niszę i załóżmy piszecie o naturalnych kosmetykach, to większość z Waszych followersów zaczęła Was obserwować właśnie ze względu na to, że jest również zainteresowana naturalnymi kosmetykami i w tym momencie nie powinniście mieć tego problemu. Jeżeli jednak raz piszecie o książkach, innym razem o jodze, jeszcze innym razem o podróżach, to algorytm może się pogubić. Tak samo zresztą jak Wasi obserwujący. Pokaże on wtedy na próbę Wasz post części Waszych followersów, ale jeżeli odzew nie będzie zbyt dobry, to przestanie go dalej promować i pokazywać. Rozwiązaniem tej sytuacji może być jednak nowa funkcja Favorites, czyli ulubione.
O tym, jak działa narzędzie Favorites, mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, dlatego teraz tylko krótko wspomnę, że chodzi o tworzenie listy naszych ulubionych twórców, dzięki której ich posty będą się zawsze pokazywały przed naszymi oczami jako pierwsze. A jako twórcy mamy za zadanie znaleźć się na takiej liście u jak największej liczby naszych followersów. Co zatem zrobić, aby chcieli nas do niej dodać? Po pierwsze, musimy zrozumieć, czego tak naprawdę nasi odbiorcy od nas oczekują, jakie treści podobają im się najbardziej i z jakimi najchętniej się angażują. Zaglądamy po to do statystyk. Wybieramy okres 3 lub 6 miesięcy i sortujemy. Najwyższa liczba komentarzy, zapisań i interakcji z postem zapewne nam to podpowie. Pamiętajcie, że w tej sytuacji nie patrzymy na zasięgi ani na liczbę zdobytych obserwujących, ponieważ nie o takie dane nam chodzi. Pytamy też wprost naszych obserwujących, na przykład na stories, gdzie ci najbardziej zaangażowani z nami odbiorcy z chęcią udzielą nam szczerej odpowiedzi. I to właśnie u nich chcemy się pojawiać na listach z ulubionymi twórcami. Po drugie, nie bójmy się często wspominać i zachęcać naszych followersów do tego, aby dodali nas do swojej listy favorites. Ludzie lubią, kiedy im się dokładnie pokazuje, co mają robić, dlatego powiedzmy taka krótka instrukcja na stories o tym, jak dodać kogoś na swoją listę, na pewno nie zaszkodzi. Po trzecie, postarajcie się tworzyć takie treści, których wasi obserwujący nie będą chcieli przegapić. Świetnie sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju serie. Na przykład, wracając do przykładu o kosmetykach naturalnych, można stworzyć serię, w której przez tydzień albo na przykład raz w miesiącu pokazujecie i testujecie różnego rodzaju naturalne kremy do twarzy. W ten sposób zachęcicie swoich obserwujących do wracania na wasz profil. Planując content na nowy rok, przeprowadźcie burzę mózgów, z której wyciągniecie powiedzmy 20 takiego rodzaju przykładów związanych z waszą niszą. W ten sposób będzie wam później łatwiej tworzyć treści skierowane dokładnie do waszych obserwujących. Następnie zacznijcie je testować, no i nie zapominajcie o regularnym publikowaniu. Moim zdaniem regularne publikowanie w 2022 roku zyska na jeszcze większym znaczeniu. W gąszczu publikacji to naprawdę ma sens. Dla użytkownika, ponieważ uczy się i przyzwyczaja, a finalnie wręcz oczekuje waszych postów, oraz dla Instagrama, ponieważ będzie miał pewność, że wrócicie o określonej porze na platformę, a co najważniejsze, pociągniecie za sobą grono swoich obserwujących. A więc będzie to już całkiem niezła okazja, żeby pokazać im trochę reklam, prawda? Może to trochę złośliwie zabrzmiało, ale musicie sobie zdawać sprawę z tego, że Instagram utrzymuje się z reklam, dlatego zależy mu na tym, aby jak największa liczba użytkowników spędzała jak najwięcej czasu na tej platformie. Niezależnie od tego, czy są to obserwatorzy czy twórcy. No dobra, ale skąd macie wiedzieć, kiedy jest najlepszy czas na publikację? Tego dowiecie się m.in. ze swoich statystyk. Idziesz do statystyki, obserwujący i przesuwasz palcem na sam dół. Tam znajdziesz godziny oraz dni, w których twoi followersi są najbardziej aktywni. Oczywiście nie zaszkodzi też zapytać po prostu na stories, kiedy najczęściej korzystają z aplikacji albo kiedy najchętniej czytają twoje posty. Kolejnym sposobem jest sprawdzenie, ilu użytkowników w danym momencie jest online w aplikacji, a sprawdzisz to uruchamiając funkcję live, o czym zresztą już wspominałam w jednym z moich poprzednich odcinków. Możesz to robić przez jakiś czas, żeby wyciągnąć wnioski, kiedy byłaby najlepsza pora do publikacji. Budowanie zaangażowania z naszą społecznością mamy już za sobą. Myślę, że będzie się na takie działania kładło jeszcze większy nacisk, a to dlatego, że użytkownicy Instagrama mają powoli już dość takich niedostępnych czy fejkowych kont, dlatego to, co
podoba im się i co chcą oglądać na Instagramie, to naturalność i autentyczność. Z tego powodu uważam, iż najpierw powinno się zadbać o followersów, których już mamy, a dopiero w drugiej kolejności przejść do działań związanych z szukaniem i zdobywaniem nowych. Nie zrozumcie mnie źle, to i to jest istotne. Możemy budować zaangażowanie i zdobywać nowych obserwujących jednocześnie, ale na przykład w odpowiednich proporcjach. Sama skłaniam się do tego, aby moje działania w 2022 roku wyglądały następująco. 70% czasu, który będę spędzała na Instagramie, chcę poświęcić swoim już istniejącym obserwującym, a 30% na szukanie i zdobywanie nowych followersów. Dla Was jednak to może nie być idealne rozwiązanie, bo na przykład dopiero rozpoczęliście swoją przygodę z Instagramem i w tym momencie chcecie docierać do jak największej liczby nowych obserwujących, dlatego Wasze proporcje mogą się różnić. I wtedy lepiej na przykład poświęcić więcej energii na zdobywanie nowych followersów. A w 2022 roku zrobicie to tak. O hashtagach zrobiło się głośno kilka tygodni temu, kiedy to twórcy Instagrama ogłosili, że najlepiej dodawać od 3 do maksymalnie 5 hashtagów, ponieważ dodawanie ich więcej podczas publikowania posta nie zwiększy jego zasięgów. I tak naprawdę nigdy nie odniosłam się do tego tematu na tym kanale, dlatego zamierzam zrobić to teraz. I skąd w ogóle takie stwierdzenie, skoro nadal możemy dodawać 30 hashtagów? Otóż zbyt wiele osób zaczęło dodawać hashtagi niezwiązane kompletnie ani ze zdjęciem, ani z opisem do tego zdjęcia, ani z tematyką ich profilu, dlatego Instagram postanowił, że nie będzie to już sposób na wyszukiwanie treści, a raczej sposób na ich sortowanie przez algorytm. Dobrze więc jest dodawać kilka kluczowych hashtagów związanych stricte z naszą tematyką i właściwie nie przejmować się nimi zbytnio. A jak to się ma do zdobywania followersów? Myślę, że generalnie hashtagi mogą nam pomóc w docieraniu do odpowiednich odbiorców i w szukaniu nowych. A zrobimy to tak. Kiedy opublikujemy jakiś post, wchodzimy w jeden z hashtagów, który do niego dodaliśmy i tam sprawdzamy najnowsze opublikowane posty i szukamy takiego podobnego do naszego. Wchodzimy w ten post i sprawdzamy, kto go skomentował. Następnie angażujemy się właśnie z tymi komentującymi osobami, czyli wchodzimy na ich profile, zostawiamy serduszka i zostawiamy 2-3 komentarze. W tym momencie istnieje szansa, że skoro tej osobie spodobał się tamten post, to również i Wasz, który jest podobny, a może i nawet lepszy, się jej spodoba. Teoretycznie hashtagi powinny teraz lepiej odzwierciedlać upodobania użytkowników. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Wyszukiwarka na Instagramie to również dość nowe narzędzie, które ma na celu pokazywanie nam nowych treści i twórców, których jeszcze nie znamy. Nie obserwujemy. A wszystko to w zakresie naszych zainteresowań i oczekiwań. Warto wspomnieć, że strona wyszukiwania dla każdego użytkownika wygląda inaczej, w zależności od tego, czym dana osoba się interesuje i czego szuka na Instagramie. Na mojej stronie znajdziecie zatem dużo krajobrazów, fotografii, kontentu podróżniczego czy estetycznych obrazów, ponieważ tym się interesuję i tego najczęściej szukam. Chociaż teraz widzicie również fryzury, a to dlatego, że ostatnio szukałam inspiracji przed moją wizytą u fryzjera. Może mi coś doradzicie. Wracając, to tylko świadczy o tym, że jeżeli szukaliśmy czegoś na Instagramie, to jeszcze przez jakiś czas tego typu treści będą nam się pokazywały na stronie wyszukiwania. Można jednak łatwo się ich pozbyć i już tłumaczę, jak to zrobić. Wchodzimy wtedy w post, którego nie chcemy widzieć, klikamy w 3 kropeczki w prawym górnym rogu i następnie wybieramy "Nie interesuje mnie". To była perspektywa użytkownika. Natomiast jako twórcy chcemy jak najczęściej pojawiać się na takiej stronie wyszukiwania u użytkowników zainteresowanych tematem,
w którym my się obracamy. I pewnie nie będzie to dla Was niespodzianką, kiedy powiem, że w tym momencie najłatwiej to zrobić, publikując rolki. Jak tworzyć rolki i jakiego typu najlepiej publikować, mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam u góry i w opisie poniżej. Warto teraz się zastanowić, jak to zrobić, aby znaleźć się na stronie wyszukiwania. Chodzi o to, aby algorytm uznał nasz post za popularny. A zrobimy to, jeżeli zyskamy naprawdę dosyć spory ruch w takich pierwszych 2-4 godzinach od publikacji. Będzie to wtedy sygnał dla algorytmu, że nasz content jest popularny i że warto go pokazywać dalej, nawet osobom, które nas nie obserwują. Tak w skrócie to działa. W praktyce natomiast wygląda to tak, że albo musimy mieć naprawdę znakomity content, albo bardzo zaangażowaną społeczność, albo najlepiej to i to. I wtedy jest duża szansa, że algorytm podłapie naszą rolkę i zacznie ją promować dalej. Oczywiście można spróbować to zrobić z postem, z karuzelą, z jakimkolwiek innym formatem, niemniej rolka jest w tym momencie właśnie od tego, żeby docierać do nowych followersów, dlatego dużo łatwiej jest to z nią zrobić niż z takim standardowym postem. I na koniec nawiązanie do spersonalizowanego kontentu, czyli słowa kluczowe. Algorytm Instagrama bowiem już od jakiegoś czasu radzi sobie z SEO. Świadczy chociażby o tym strona wyszukiwania, możliwość wyszukiwania treści po słowach kluczowych. Dlatego wszędzie, gdzie to tylko możliwe, czyli w naszym bio, na stories, w opisach i hashtagach, powinniśmy zawierać nasze słowa kluczowe, które dotyczą stricte naszej niszy. Jeśli zatem prowadzimy profil o kosmetykach naturalnych, to naszymi słowami kluczowymi mogą być na przykład naturalne kosmetyki, ekologiczne kosmetyki, biokosmetyki, naturalne kremy do twarzy i tak dalej. Dlatego właśnie wybór niszy jest taki ważny. Łatwiej nam będzie w ten sposób znaleźć nasze słowa kluczowe i trafiać stricte do tych zainteresowanych nimi osób. Kiedy bowiem algorytm otrzymuje od nas zbyt dużo sygnałów, on nie wie, w jaki sposób nas skategoryzować, ponieważ jeżeli mamy dwie lub więcej niszy, to nigdy to nie działa na zasadzie i, tylko lub. Czyli jeżeli piszemy o naturalnych kosmetykach i jodze, to wtedy algorytm Instagrama będzie podłapywał jeden z tych tematów, a nie oba naraz. A zatem lepiej poświęcić więcej czasu na szukanie słów kluczowych i precyzowanie swojej niszy, zamiast na, powiedzmy, szukanie i dobieranie odpowiednich hashtagów. W 2022 roku z pewnością pomoże Wam to docierać do odpowiednich obserwujących i rozwijać swoje konto. I dokładnie tego Wam życzę w nadchodzącym nowym roku. A ponieważ to ostatni odcinek w 2021 roku, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękować za wsparcie i za to, że pomogliście mi stawiać te pierwsze, najtrudniejsze kroki na YouTubie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku moje treści będą dla Was jeszcze ciekawsze, jeszcze lepiej zrobione i pomogą Wam dotrzeć dokładnie tam, gdzie chcecie. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień, już tam, po drugiej stronie.